razie nie jestem przyzwyczajony do wstawania tak wcześnie. Kiedyś normalnie wstawałem codziennie o 8, teraz się rozleniwiłem i wstaję o 11, więc ta 8 to jest dla mnie masakra. Jeszcze jest tak zimno, a zawsze pierwsza rzecz, jaką robię po wstaniu z łóżka, to jest od razu biegnięcie na dół z psem, bo wiem, że jak nim nie wyjdę, to sika mi się na dywan, a tak to sika tam. Więc tak, o ile w lato jest to przyjemne, tak zimą zamarzam, jak z nim wychodzę. Jest chyba na minusie. Uwielbiam takie światło. Brakuje mi tak tego w tym domu, ponieważ to jest jedyne pomieszczenie, w którym to jest, a jest to wnęka przy łazience i nie korzystam z niej w ogóle, ale jest tak pięknie rano. Mega. I te prysznic. No Kasiu, o tej godzinie to się jeszcze nie widzieliśmy w tym roku. Ale w tym roku nie. W tym roku nie. Patrzcie, Kasia nawet make-upu nie zrobiła. Ja wam w ogóle jeszcze nie powiedziałem, czemu wstaliśmy tak wcześnie i gdzie jedziemy, więc ruszamy na, uwaga, zdejmowanie ze mnie miary. Tak, tak to się nazywa. Będziemy mnie mierzyć, ponieważ jedziemy do Nicoli, która projektuje, i do Serafina, który będzie to szyć, a dokładnie chodzi o garnitur na sesję do nowych perfum. Bo już wam zajawiałem na stories, że na swoje urodziny, czyli druga połowa lutego, chciałbym, żeby pojawiły się perfumy w Biedronkach, więc musimy zaplanować już sesję, a jak sesja, to i stylizację. Będziemy robić dowalony garnitur. Także jedziemy mnie mierzyć. Mnie mierzyć, tak. Jazda. Kasiu, puszczę ci najlepszą piosenkę stulecia. Jesteś gotowa? Halo Siri, kto mi dzwoni? Nie mam czasu na rozmowy. Ruch ostatnio całkiem spory, yeah. Tak jest, a to puścisz ją, czy nie? Słuchajcie, jestem dzisiaj przewodnikiem, mam nawigację, idziemy 2 minuty stąd. Bo nie było gdzie zaparkować, a zaparkowałem perfekcyjnie. Hello! Ejo! O, może cześć, kochane. Spodnie takie slim. Tak, nie? Ale tak nie bardzo. W sensie nie, że jakieś mocno ten, ale... Ale nie takie, jak ja lubię, wielkie, nie? Nie, nie aż takie. Dobra, i takie coś w nogatce. Może mi się podobało, fajnie no. Podobało. Dziecko ma radość. Nie powiem przy kamerze. A dałoby się zrobić w rękawie coś takiego opcjonalnie? Jak to wiesz, my nie w ogóle myślisz, że to jest zrobione. Proste będą zamówienia. Chyba, że wybawiamy. Wybierasz teraz sztywniki, jakieś puchowe coś do ramion i guziki. Więc zobaczysz, co Nikola znalazła. Załatwione! Kasia, co tam masz? Nie wiem. Jakiś śliczny kwiatuszek! Kasia ma sztywnik tam w ręce i ma poduchy. Jedziemy teraz to zawieźć tam z powrotem i wracamy na chatę, bo musimy zrobić zdjęcie. A jest dzisiaj piękne słońce, patrzcie. Piękne słoneczko, więc robimy fotę dzisiaj. Mój włos zwiał z orbity, naprawdę. Witam was w moim zwariowanym świecie. Jest godzina 12:30. Wróciliśmy właśnie z ogarniania garnituru. Czas jeść śniadanie, bo jeszcze nie jadłem śniadania. I zawsze się mnie pytacie, co ty, Dominik, jesz na śniadanie, pewnie ktoś fancy, więc uwaga. Mam donata z Biedronki, mniami, i mam palucha czosnkowego z Biedronki. Słuchajcie, w ogóle dzisiaj będę robić zdjęcie do kampanii, ale z Blazikiem, ponieważ jest to kampania związana też ze zwierzętami. Będziecie mogli ją zobaczyć u mnie na Instagramie i zamówiłem dla niego ubranko, bo robimy zdjęcie, gdzie ja jestem ubrany tak samo jak Blazik. Więc uwaga, miałem dwie opcje, albo on będzie różowo-niebieski, kinda cute, ale druga opcja
To jest ta kurtka i ja myślę, że my z tym zrobimy. W ogóle to jest napisane The Dog Pants. Śmiesznie, ale to jest totalnie jak moja kurtka z North Face'a, ja wam ją pokażę. Masz to! Patrzcie to! O my nie, Blazik musi przymierzyć, teraz, już. I'm sorry, po prostu pies, nie możemy czekać, chodź tutaj. Chodź, założymy kurteczkę. Chodź, założymy kurteczkę, misio. O, misio, mój mały. Mój mały misio będzie mierzyć. Ale ci będzie ciepło w tej kurtce, tylko że ona teraz jest zimna. Teraz ją położymy na grzejnik, żeby cię ogrzać, ok? Dobra, uwaga, piesek już założył, teraz trzeba ją zasunąć. Dobra, to zasuniemy zaraz. Czekaj, Blazik. Uwaga. Blazik! You look like mommy, baby! Nagramy TikToka do tego. You look like mommy! Tu jest to daddy, ale to... Forever. Jest, wyglądasz pięknie, ale piękny. Piękny. Dobra, idę jeść śniadanie dalej. Ale no sztos! Dzień dobry, a ciepło, ojoj. Dobra, słuchajcie, zjadłem śniadanie, przebrałem się już. W ogóle patrzcie, jakie mam crazy spodnie. Nie wiem, czy wy to widzicie. One mają taką strukturę super, wszędzie tu są dziurki. Nie no, w ogóle hit. Powiem wam szczerze, że hit, więc jestem już ubrany. W ogóle tutaj mamy też na zdjęcia produktowe zamówione rzeczy z AliExpress. Takie rzeczy kosztują tysiące złotych. My zamówiliśmy to za stówkę, więc super. W każdym razie, mój outfit gotowy. Blazik też jest gotowy, zaraz go pakujemy i jedziemy robić zdjęcie na parkingu galerii Mokotów. Kampania na dziś to zdjęcie na Instagrama oraz Instastories. Instastories zrobimy, jak wrócimy do domu. Wtedy też muszę zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, o której się dowiecie, bo jest związana z perfumami. Dzisiaj mamy dzień perfumowy i reklamowy. Dobra, jazda. Misio, a gdzie ty jedziesz? Jedziesz sobie na fotki, na Instagrama, tak? No twojego też będziemy robić. No ty lubisz podróżować, patrzcie jak patrzy przez szybę sobie. Obserwuje świat. Kokieterka, gdy idzie do góry lewa rzęsa. Kokieterko, działa na ciebie jak tabletka. To nie jest ka. W sumie teraz to fioletowa, bo jesteśmy na fioletowo. Blazik jeszcze nie ma kurtki. Kurtka leży i czeka, ale będzie wyglądać bosko. To jak Kasia Bosko je Ferrero Rocher. Mniami. Jesteśmy na miejscu! Blazik się cieszy, zobaczcie. Jesteśmy na parkingu i tu będziemy robić fotkę na tej szarej albo czarnej ścianie. Jeszcze nie wiem, ale musimy go teraz ubrać, bo się już nie cierpi. Ja on chce bardzo mówię. Iść. Blazik pierwszy raz na taku. Chcę jednej rzeczy. Wieje wiatr, widzisz to? Źle. Really bad. No trudno, damy radę. No, będzie robimy tak i 3, 2, 1 zdjęcie. Dobra. Nie nagrałem procesu robienia zdjęcia, bo był straszny, w sensie jestem mega zły. Bo jak na złość, w sensie okej, okay, dobra, wiem, że jesteśmy na dachu, ale jak na złość wieje w momencie, kiedy chcemy zrobić zdjęcie. A w momencie, kiedy na przykład Blaze gdzieś tam w ogóle patrzy w bok albo go nie ma, bo uciekł sobie, to nie wieje. I to jest niesamowite, mam cały czerwony ryj, czego nie widać w tej kamerze. Zamarzłem totalnie. Blaze go dziwo lepiej to przeżył niż ja. Jedziemy do domu, jak wyszło to wyszło, jak nie wyszło to przerobię tak, żeby wyszło. Serio. Facetune po prostu 100%. Mój włos przeżył to. Płomień! Płonę! Straszne. Blazik, prosimy o komentarz. Co myślisz o tych zdjęciach? Szkoda gadać. Rozumiem. Jedziemy na chatę, bo musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Okej. Okay. Wróciłem do domu, jest mini problem, ponieważ to jest coś, co miałem zrobić do godziny 15, jest 14.30, a chodzi o to, że mamy zaplanowany drop perfum, jak już wiecie, i nazwa, którą mieliśmy od samego początku, nazwa, którą ja chciałem mieć na tym zapachu, była fragmentem tekstu piosenki pewnego znanego rapera z Polski. I według mnie to jest tak, że dopóki nie ma zastrzeżonych fragmentów tekstu, to nikt się nie może do tego przyczepić, bo jakby to jest takie sformułowanie bardzo popularne. W sensie, wiecie, tak ludzie śpiewają I love you i ktoś może tego użyć na ludzie, no bo jakby nie da się tego zastrzec. Tak w tym przypadku prawnik stwierdził, że mimo wszystko jest to niebezpieczne i niestety tej nazwy nie możemy zrobić, więc muszę wymyślić nową. I muszę ją za pół godziny wysłać. Także mam tutaj notes, mam zapisane dużo pomysłów, ale żaden mnie nie przekonuje aż tak, bo tym razem też nazwa zapachu nie będzie tylko i wyłącznie nazwą, tylko będzie ona też i na flakoniku, i na kartoniku. To będzie cała wizja jakby zapachu. Nie mamy tam żadnego innego logo. Nazwa miała być logotypem zapachu, więc mam duży problem. Dobra, słuchajcie. Problem rozwiązany. Znaczy nie do końca, ale mam czas do poniedziałku. Jest piątek, więc to już trochę więcej. Zdążę zrobić jakąś grafikę. Nie wierzę, że perfumy, które mam tak długo już zaplanowane, bo wizja tego zapachu pojawiła się, jak byłem we Francji, tworzyć zapach poprzedni, czyli ten ombre. Nie wierzę, że zapach, który jest tak długo w planach, nagle w 3 dni musi mieć zmienioną nazwę. I puszczone to będzie już do druku i nie ma odwrotu, więc... Grubo. Patrzcie, kto przyjechał! Ja.
wrócił do domu i przywiózł jedzenie. Paweł przywiózł moje jedno z ulubionych dań w Warszawie, szczerze mówiąc. Są to pierożki z pełną parą. Tutaj mamy kurczak kimchi, jak będziecie kiedyś próbować, to koniecznie te, bo są najlepsze. I mam jeszcze kaczkę. I do tego jeszcze sos mango habanero, który jest najlepszym połączeniem do kurczaka kimchi, serio. Polecanko. Słuchajcie, muszę wam w ogóle coś pokazać. O, wow, jaki ładny kadr, tylko mam ciemno na twarzy. W każdym razie chciałem wam pokazać naszą jadalnię, ponieważ to jest moje centrum dowodzenia w ostatnim czasie. Ze względu, iż styczeń u mnie jest takim miesiącem planowania całego roku, zastanawiania się, co chcę zmienić w swoich działaniach w internecie, to dużo czasu spędzałem w jadalni, bo to było moje takie biuro, siedziałem sobie z laptopem i ogarniałem wszystko. Teraz jest to centrum dowodzenia Instagrama. Ponieważ jeszcze wam o tym nie mówiłem, ale na Instagramie teraz będą duże zmiany. Otóż chciałbym, żeby nadal tam były stylizacje, ponieważ lubię się bawić ubraniami, ale żeby to było moje. I będzie tam bardzo kolorowo. Słodyczowo, cukierkowo, ale też po prostu kolory, których nigdy nie noszę, na przykład zielony czy czerwony, które zapominam o nich, albo pomarańczowy i żółty. Chcę w końcu to zmienić i chcę mieć to totalnie kolorowo, więc będzie się dużo działo i będzie dużo zdjęć. Ale do tych zdjęć trzeba mieć dużo zasobów, czyli właśnie ubrania. I teraz przyjechały wszystkie paczki. Mam tu masę ubrań, które po prostu będę wykorzystywać na Instagrama. To w ogóle jest tylko część, bo jeszcze wielu mi brakuje, także jeszcze tutaj będzie tego więcej. Widzicie to wszystko w czarno-białym kolorze, bo nie chcę na razie zdradzać, co się będzie dokładnie działo. I Paweł też przyniósł lustro tutaj do jadalni, ponieważ musimy mieć miejsce, gdzie będziemy mierzyć te wszystkie stylizacje. Więc powiem wam szczerze, że się jaram. Dawno nie miałem tak dużej weny do robienia zdjęć na Instagrama. Mam nadzieję tylko, że światło dopiszę, bo wszystkie te zdjęcia, które mi się podobają, są robione w LA i tam jest mega kolorowo i jest piękne światło, słońce. U nas tego nie ma. I dziś miałem podejście do robienia pierwszego zdjęcia i wyszło straszne, bo to światło jest takie ponure. Widać, że po prostu robię to w zimę, a ja bym chciał mieć lato, słoneczko. W każdym razie na Instagramie dzisiaj dużo działo i mam mały pomysł. Co powiecie na to, żeby w końcu wrócić z najaktywniejszą osobą z Instagrama? Kiedyś właśnie na YouTubie zaczynałem w filmach od przywitania i od tego, że wyróżniałem jedną osobę, która była najaktywniejsza u mnie na Instagramie, czyli lajkowała, komentowała, udostępniała zdjęcia, udzielała się na stories, odpowiadała na stories, pisała do mnie wiadomości i myślę, żeby do tego wrócić, więc zapraszam na Instagrama. Po prostu bądźcie tam mega aktywni, wiecie, spamujcie komentarzami, odpisujcie, bądźcie na relacjach, wszystko. Insta stories są ważne. Wtedy będę wyróżniać jedną osobę i będę dawać do filmu. Myślę, że to fajne pomysł. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki powrót tego, a ja już tutaj oznajmiam, że chyba to się wydarzy. No tak w ogóle kupując ubrania, kupiłem też coś takiego. Jak widzicie, to są Skittles, ale z Supreme. Kosztowały 100 zł za tą paczkę i będę nagrywać chyba test drogich słodyczy. 100 zł za Skittles. Oni są nienormalni. Nagrałem wam te buty, bo chciałem powiedzieć, że zbieram się odkąd prawie się tu wprowadziliśmy do tego, żeby nagrać swoją kolekcję butów i ani razu wam jej nie pokazałem, bo po prostu zapomniałem i jakby nie miałem czasu, żeby też je wszystkie zebrać w jedno miejsce, ładnie ułożyć itp. A chciałbym wam pokazać moje buty, bo mam ich dużo i całkiem nieźle mi szło zbieranie. Aż do pewnego momentu, bo jak wydropiłem kilka par po cenie normalnej, kiedy udało mi się wydropić kilka par po cenie normalnej, później jakiś straciłem zapał do śledzenia tego i szukania tego, no i moja kolekcja stanęła w miejscu, ale chcę ją znowu poszerzyć, więc jak kupię kilka nowych par, które chciałbym mieć w kolekcji, to sobie nagram taki film. Zrobię to na vlogu jakimś po prostu. Wyglądam, jakby mi się jakieś nieszczęście stało, ale dzień dobry. Słuchajcie, to jest 11, dobra, wstałem późno, wyszedłem z psem właśnie na siku. To pierwsze, co robię po przebudzeniu, jak już wiecie, i jest tak zimno, że w tym szlafroku zamarzam. Nie widać tu tego, słońcu widać, patrzcie. Nie widać. Jest zimno, generalnie para leci z ust. Nie zapowiada się, żebym gdzieś dzisiaj wychodził, więc to jest mój outfit na dziś. W ogóle ostatnio podoba mi się połączenie różowego i brązowego, więc blazik idealnie tu pasujesz, ale muszę cię puścić na dół, idź sobie. O, patrzcie, tak wygląda mój outfit. And if you don't like it, you could leave. Miałem pościelić łóżko, ale mam dobrą wymówkę. Jest tu pies, więc nie muszę ścielić. Bo nie będziemy zrzucać pieska z łóżka, tak? O Jezu, jakiś agresor. Patrzcie, jakie piękne światło w domu. No, nieźle jeszcze ten, czy w chacie nie mieliśmy takiej. Dzień dobry! Tak mówię do ciebie. Nie mówię do kamery, tylko totalnie do ciebie. Wczoraj byliśmy w ogóle w Selgrosie i zrobiliśmy też Snickers z mascarpone. Ten z TikToka. Tylko ja muszę tutaj... Czekaj, ja pokażę. Nie, pokażę, nie, bo nie widać nie, było. Nie. Patrzcie, wygląda to tak, jak kawał... Kloca. W każdym razie, ja bym chciał tutaj chwilę porozmawiać o tym Snickersie z TikToka. To jest prosty, łatwy, fajny przepis.
Mniam, tylko że nienawidzę jak się robi ciasta, gdzie macie najpierw na przykład, mieliśmy herbatniki i na to trzeba położyć masę krówkową. I to jest bez sensu, bo jak kładziecie tą gęstą masę krówkową, to te herbatniki się przekładają, ruszają, podnoszą, nienawidzę tego. Później trzeba było położyć krem i ten krem zaczął się mieszać też z tym kajmakiem. Miałem takie, nienawidzę jak te warstwy nie są dostygnięte i trzeba coś nakładać. I na wierzch dawaliśmy czekoladę, tylko z tą czekoladą stała się zła rzecz. Bo przy rozpuszczaniu ona się nie rozwarstwiła i to było super, ale jak ją Paweł polał już na to i chciał później ją rozprowadzić, to ona wtedy się rozwarstwiła. Zrobiły się takie gluty. Mniami. I wygląda to tak. Dobre? To przynajmniej tyle dobrego, to jest to dobre. Boże, mój ryj wygląda strasznie, I'm sorry. Dobra, uwaga, będzie próba testu, tylko muszę wziąć tabletkę na laktozę. Dobra, uwaga, próbujemy Snickersa z TikToka. Mi się w ogóle wydaje, że ten filmik naprawdę poszedł tak viralem, nie tylko dlatego, że ten przepis jest dobry, tylko że tam był ten Snickers z mascarpone. Bardzo dobry to jest. Trzeba przyznać, że jestem miami. Co robimy na śniadanie? Bo to nie jest śniadanie. Będziemy robić gofry! Ale takie chcesz te obracane? Czy takie duże gofry, czy takie te pojedyncze? Nie wiem. Ciężka decyzja. Konwersacja dwóch dorosłych ludzi. Jakie chcesz gofretki? Pytanie, czy chcesz mieć po prostu kółeczko i cztery kawałki, czy chcesz mieć oddzielne kawałki, duże prostokąty? Ja w ogóle nie wiem, czy ja jednak chcę gofra. Idę po wodę. Dobra, słuchajcie, padła decyzja na to, że robimy okrągłe gofry, więc podłączam maszynę. Jestem mega ciekawy tego ciasta, mam nadzieję, że będzie tak dobre jak to na naleśniki, więc lecimy. Wyleję tutaj, nie wiem ile go tutaj powinienem wylać, ale mam nadzieję, że tyle starczy. Trochę rozprowadzimy tak, żeby zakryć te dziurki wszystkie. Dobra, zamykam i przekręcam. Niech się robią. Jeśli to wyjdzie tak dobre jak naleśniki z tego miksa, to w ogóle bez sensu robić samemu ciasto, bo to jest szybsze. Jakby okej, może wyjdzie trochę drożej niż ciasto, ale serio, nie musicie nic robić, tylko wylewacie i gotowe. Słuchajcie, pierwsze wrażenie, wow, pachnie obłędnie. Aż jestem ciekawy, dobra, uwaga, otwieramy. Omega pachnie cudownie. Jezu, perfekcyjny gofer. Trochę jak popcorn, ale ładny. Mniami. Dobra, wyjmujemy. Tylko, że się przykleił. Tak właśnie się zastanawiałem, czy dać jakiś olej, czy coś. Ale stwierdziłem, że nie, bo na pewno jest w cieście. Chyba nie było. Ale nie, dam radę. Dobra. Trochę przyjarałem, ale nie jest źle. Generalnie może spróbujmy na razie ten, taki testowo. O, dziękuję. Dobra, uwaga, będę gryźć ten spalony, żeby przetestować. O, mówię. Dobry? Mhm. A mogę? Mhm. Mniami. Uwaga, proszę, u mnie. Syrop klonowy, krem z ciasteczek i krem z białej czekolady. I teraz największe przeciwieństwo. Galerz Pawła. Mega dobre. Ja mam guacamole, mam przysiunka, mam ser cheddar, pomidor, ogórek, kukurydzę i grande padande. Wygląda jak pizza, tylko z gofra. To przecież nawet nie jest już gofr. Gofr na słono. Do czego to doszło? A ty znowu śpisz. Leżysz, śpisz i nic nie robisz. Żyjesz tu za darmo. Byście zastanawiali, jak to jest żyć z Pawłem? Czasami potrafi stanąć naprzeciwko Monalizy i po prostu podziwiać sztukę. Byliśmy w Paryżu i stwierdziliśmy, że ją weźmiemy. Zmieniliśmy tylko ramę, bo była tamta zbyt stara. W ogóle przypomniało mi się, że muszę wam coś pokazać, bo wygląda to zarąbiście. Idziemy na górę do mnie do pokoju. Dostałem zarąbisty prezent. Otóż ten dywan, który był oczywiście własnoręcznie robiony. Oznaczam wam tutaj skąd go mam. Niedługo się przeprowadzamy, więc w tym domu już nie będę tego robić, ale chciałem mieć taką ścianę butów i na dole właśnie na podłodze ten dywan. Także jaram się na maksa, bo w ogóle jest większy niż myślałem, że będzie. I to jest już mój drugi dywan customowy, bo jeden mam ze swoim logo i ten jest idealny do miejsca i mojej kolekcji butów. No tu niestety mam bałagan, więc to nie robi takiego wrażenia, bo tych butów też tutaj nie ma wszystkich, są na dole, ale no będzie to wyglądało kozacko w nowej garderobie. W ogóle wczoraj byliśmy jeszcze w TK Maxie i znalazłem taką poduszkę, zobaczcie. Za, uwaga, 65 zł. Serio zarąbista. Ja położę chyba na fotel w ogóle, albo na kanapę. No moim zdaniem wygląda kozacko na tej kanapie, serio. Mi się podoba, więc będzie tu leżała. Generalnie jest mi nie przybał, ponieważ jest niedziela, jest już prawie 15. Muszę ogarnąć łóżko, wygląda źle. W każdym razie ja muszę dzisiaj wysłać nazwę, taką ostateczną nazwę nowego zapachu urodzinowego, a nie zdecydowałem się na nic. No, to ogarnę najpierw łóżko, zrobię wszystko, żeby jak najbardziej przedłużać wybór zapachu, w sensie wybór nazwy zapachu. Tak właśnie będzie. Jak już zacząłem ogarniać pokój, to mam taką rozkminę, że strasznie, ale to strasznie chciałbym się pozbyć połowy rzeczy z mojej szafy. To do was mam teraz pytanie, czy sprzedaż szafy lepiej zrobić... To szafka by mnie zabiła. Czy lepiej zrobić wyprzedaż szafy na Instagramie, czy zrobić ją na Vinted jakimś, czy gdzie? Nienawidzę mieć tyle ubrań, których nie chcę mieć. No dobra, słuchajcie, czas ogarnąć nazwę zapachu i znaleźć inspirację na zdjęcia na Instagrama, więc bye!